Słuchajcie, idziemy po piecinę do Glowi. Ona jeszcze o tym nie wie, więc to jest takie dla niej zaskoczenie. Szukamy, mamy nadzieję, że ona stoi tam, gdzie zawsze. No i zobaczymy, jak ona zareaguje. Cześć! Halubka! Dzień dobry! Dzień dobry, pani. Słuchajcie, zobaczcie, jaka jest zmiana. Już nie stoi przy ścianie. Czuje się całkiem dobrze. Ma zdjęty opatrunek z przedniego kopytka. W drugim mamy jeszcze 10-procentową ramkę. No jest po zabiegach. Dziewczyna nam się już tak strasznie nie boi. Przede wszystkim widać, że jej nie boli. Chodź, Glorianka. Może Kasienko, pokaż te kopytka. Proszę, przednie kopyto już bez opatrunku. No i nasza dziewczynka zdrowieje. W przyszłym tygodniu, prawdopodobnie wtorek albo środa, przywieziemy jej syna tutaj na kliniki. No widzicie, to jest jeszcze to. A to tylko było przełamanie marchewki. Przywozimy Kaśmira na kliniki. Będzie kastrowany do całkowitego wygojenia i obydwoje już wracają do domu, do tary. Pokaż się, Gloria, tu wszystkim. Pokaż się, cudaczku mój, nasz kochany. Smakują marcheweczki. Pokaż się, niech cię wszyscy zobaczą. W każdym razie jest wielki sukces w leczeniu Glorii. I to nas bardzo cieszy.